Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z The Foresta. Dwójki, Son of the Forest. O, jakiś przenikający ścian, dobra. Jest ta, tamten gdzieś lata. Synowie lasu, tak zwał, tak zwał. Tutaj mamy, o, w pięknym domku już mieszkamy. W takim pięknym domku. Takim tutaj półeczki już są, to już pobudowałem. Ale też tymczasowe nasze mieszkanie tutaj. Bo do takie sobie budowy, no testy to wybudowałem, mówię, zobaczę jak to się buduje w tym deforestiku chociaż. Teraz jesteśmy pod, no tu widzicie, drzewo wyrosło, więc no. No wiecie, no to jest po prostu, o, ognisko mi tu znikło, więc. Dzisiaj chyba, o, co tam się, a dobra. Dzisiaj się też zaraz chyba wybierzemy na jakiś, nie wiem, która godzina to jest, zimno się, widno się robi. No chyba się prześpimy i wybierzemy się gdzieś na spacery, gdzieś poodbijamy. W końcu naprawili w tej aktualizacji piękne wrota. O, proszę bardzo, otwiera się wrota, zarąbiście. Jest fajnie, o to chodziło, o to walczyliśmy. Się udało, ale naprawdę duża była aktualizacja. O, jak się pali fajnie. Duża aktualizacja była, teraz chociaż ognisko też tutaj można dokładać, tutaj te drzewa, co tu mam porąbane, można przełupać, dokładać do ogniska, więc ta sobie tutaj grzecznie siedzi, nie? Z gwerą. Więc no, mamy trochę tego, żywności i tak dalej. Dobra, idę się przespać i zaraz będziemy iść gdzieś. Poszukamy jakiegoś innego, trochę rozejrzę się z jakimś innym miejscem do budowania. Tu jest próbny obóz wybudowany, to co potrzeba to mam. Tu i tak jeszcze wrócimy, bo tu mamy zapasów troszkę. Ale to już wrócimy za parę minut, teraz prześpimy się, później zjedzmy coś. Dobra, na pewno pić nam się chce. Ognisko wygasło. Idziemy tutaj na spacer, czyli fajnie, chociaż poprawione to jest. Można normalnie takie wrótnia robić. Raczej nikt nie powinien tego wyważyć, no. Im się zdaje, ale tam zaraz zobaczymy, czy mamy zapas wody i tak dalej. Zaraz musimy zobaczyć, czy mam wodę jakąś. Wodę mamy. Tutaj możemy tą rybkę zjeść, bo jeszcze jadalna jest. I widzicie, trochę pancerzy mam, bo miałem zajebisty najazd, więc. A, co będę wam mówił? Co tu mamy, co możemy zrobić? Narzędzie do napraw. Dobra. Tutaj jeszcze się napijmy po tej rybce. Napijmy się jeszcze wody, no i idźmy gdzieś, nie wiem gdzie, no nie mam bladego pojęcia, gdzie mam iść, może do jakiej jaskini by pójść. Zobaczmy, czy ja mogę jeszcze strzał trochę narobić, może by się poszło do jakiej jaskini. Może by się udało jeszcze do jakiej jaskini zrobić, no, najazd zrobić na jaką jaskinię. Przyda mi się tutaj więcej tych strzał. Dobra. No to przerzućmy tutaj, co podpisałem pod klawiaturę, co i jak, gdzie co jest. Więc gdzie my to możemy iść? Powiedzmy tutaj na nawigację, tutaj jesteśmy, tutaj. Tu znowu ten punkt nie zniknął, tutaj domek jakiś miga. Chyba wrócimy do tej jaskini, co byliśmy. No nie, da z nim się pogadać zaraz. Ja jej coś dam. O. Będę wiedział, gdzie ona podróżuje. Tak to nie wiem, gdzie ona podróżuje. Dobra, ja tu zamykam drzwi. O cholera. Już przyszły gnoje? Już przyszły. Już najazd. Ale mam przerąbane. Ale mam przerąbane teraz. Och, ta daje radę, dobra. Żyje czy jeszcze nie żyje? No bez dech. Ale miałem najazd zrobiony. Od tej cholery, patrz. Zdążyłem wyjść. Trochę tak niebezpiecznie tutaj jest. Tak szczerze powiem. Ale tutaj. O, patrz, znowu idzie. Idź mi stąd! Idź mi stąd! Pójdziesz mi stąd? To ja cię na najazd na chatę zrobię.
Nie mam łuk. Nie mam łuk. No i proszę, gdzieś miałem łuk podpisany, ale nie wiem gdzie. O, tutaj już mam podpisany. No i uciekł. Cholernik. Najazd mi na chatę zrobił, zadowolony jest. Zadowolony jest, najazd na chatę zrobił. Dobrze, tutaj ta koleżanka była szanowna. To mi trochę pomogła. Więc powiem wam, że tu jest ta okolica bardzo niebezpieczna. Jeszcze nie podpaliłem do tego. Może trochę żeśmy ognisko, nie wiem, zaraz podpalimy, może przepalimy ich trochę. Dobra, pali się. Paszcza cholerników najazd mi tu zrobiły. No, podpalił się, dobra. Coś tutaj z kogoś nie wypadło, coś? O, torebeczka mi wypadła. Oś. Och, cholera. Dobra. Chodź, widzinio. Chodź, chodź, chodź. Mamy przejebane teraz za przeproszeniem. O, żeż kurca jego mać. Dobra, może będziemy strzelać tutaj z bramy. O ty kurwa, przelaz tutaj. Mam przejebane teraz. Ale mam przejebane teraz. Mam przejebane. Jak on mi tu w los? Gdzie ten kurwa kutas pojawi się za przeproszenie? Ale wiecie, jak jestem w strachu teraz? O ty kurwa. Ja mam motołowa. Kurwa, nie mam zrobionego. Nie, no nie przetrwam teraz. Ale teraz, no tego bym się nie spodziewał. Dobra, biorę. Podpalą. Gdzie ten sukin kotek jest? On się zbugował gdzieś. Pierdolony, widzi to? Zdech już? Chyba już zdech. O ty kurwa, a ile strzał. Ja pierdykam. Ale żem miał teraz niezłą jazdę. Ty kurwa. Patrz no, przez ten mur mnie biją. Bugował mi się, muszę przejść z tamtej strony. No patrzcie. Ale jestem normalnie. No, wiecie, jak mnie ciary przeszły? Wiecie, jak mnie ciary przeszły? Podczas nagrywania taki najazd. Ale ja pierniczę, ale ja to mam naprawdę cholerne szczęście.
Włączyłem nagrywanie, tak to było spokój. Włączyłem nagrywanie, no zaraz. A tak. No, że jest tu i to przez bramę mi przelazł. Za późno zamknął chyba. O tych kurwa, jeszcze ten czerwony tutaj jest. Dzielnie strzela. No patrzcie, nie mogę tutaj, no nie mogę z tego. Ja się chyba nigdzie nie ruszę stąd, widzę. Chyba już nie mam amunicji nawet. No nie mam już. Był na kilka strzałów, dobra, no to trudno. Zostaje nam tylko łuk. Czemu tak daleko łuk mam podpisany? Pod piątką coś mam podpisany? Dobra, no. Może i tak podpisałem. Pod siódemką nie mam nic podpisanego. Dajmy pod siódemkę. Ale wam mówię, no i patrzcie, mam się ruszyć, zaraz taki najazd miałam. Nie, ja nie mogę. Ale jazda, mieliśmy iść sobie na spokojnie gdzieś coś zrobić, a ja żem tyle strzał wyładował tutaj, że to się mało głowa. Trochę pancerzu zdobyłem znów. Więc no ja jestem naprawdę, tu jest hardcore. Pojedynkę jak się gra, myślałem, że tym to sobie może, ale tym to... A, dobra, dam ci, żebyś sobie odpoczął. Ty. Poczekaj. Odpocznij sobie. Zrób sobie przerwę, ja sobie pójdę na spacer, poszukam jakiegoś miejsca na bazę. No wam powiem, że no normalnie jestem no pod wrażeniem. Dobra, zmieńmy sobie maczetę. Gdzieś my, żeśmy, gdzieś się udajmy, może zobaczmy gdzieś miejsce jakieś będziemy mieli lepszej. No normalnie takiego stracha się, jak zobaczyłem tego gościa, że on idzie na mnie. Normalnie już byłem w strachu, już prawie po spodnie narobiłem. Mówię, no uwierzcie, no patrzę, jest jakaś kołyszka i mówię, ja nie mogę, no już po mnie, no po mnie mówię. A jeszcze mi się zbugowały te drzwi, mówię, nie, no mówię, zajebiście. Dobra. Ogarnęliśmy jakoś tą sytuację, odmyliśmy się trochę. Nie wiem, idziemy gdzieś w tym kierunku, sobie połazimy, no bo nie wiem, gdzie mam tak dokładnie iść. Mówię, sobie połazimy, może coś się znajdzie, uda coś się znaleźć ciekawego. Jesień znowu idzie, średniowiecza, więc możemy iść tutaj coś porobić. Chyba łuk muszę sobie zbliżyć, żeby był jakoś pod ręką bardziej niż czy pod siódemką. Ale zobaczę, pomyślę, zobaczę. Odwiedzimy może tu jaka wioska jest, mówię. Leży była ta Virgilla, to trochę pomogła, bo tak to by było ciężko. Nagle patrzę, że skądś pochodzą i cię atakują. Więc może gdzieś tutaj pospacerujmy, gdzieś pójdźmy, zobaczmy, może coś się uda znaleźć ciekawego. No bo co na razie, muszę pozbierać trochę zasobów, żeby iść na tą jaskinię, albo po prostu zmotywować się, żeby udać się na tą jaskinię. Tutaj mamy wioskę jakąś. Wioskę tutaj jakąś mamy, dobra, najazd im na wioskę zrobimy. Jak oni mi najazd robią, to ja im też zrobię. Może coś ciekawego będą miały tutaj. Chyba nikogo nie ma. Padaj, babo! Za to, że mnie zaatakowaliście. Ja nie odpuszczam. Szmatek trochę będzie, trochę tutaj pozbieramy coś. O ty kurwa, taki jesteś? Hardcore? Od tym co? No i zbij mi cały pancerz. O, ty kurwa, ten jest silniejszy. Zbili mi cały pancerz. Nie, to trochę ten pancerz
Tak wam powiem, że to na długo nie starcza ten pancerz. Trochę za bardzo, za szybko się zużywa ten pancerz. A jeszcze ci od tyłu zaczął atakować, więc... O, ty kurwa, jeszcze żyjesz? Gdzie się podnosisz? Kto ci się kazał podnosić? Nikt ci się nie kazał podnosić. Dobra, to... a tam z pancerzem straciłem trochę, ale tam... No miałeś odpoczywać. Po chuj on to przyleciał. A, tamty zobaczył po prostu, brzydole, że dalej idą. I tu trzeba bardziej odważnie grać. O, te cholerniki, przyszło ich trochę, dobra, tutaj będziemy źdy ich ładować. Bo one po ziemi latają, to jest ich lepiej źdy atakować, jak zauważyłem. Dobra, to. Jedźmy sobie na spacerek, zobaczmy. O ty, ty. Gdzie uciekasz, krakanie? Jedźmy, zobaczmy, może to tu coś, jakieś miejsce ciekawe będzie. No i koło wioski raczej bym nie chciał się stawiać. Bo bym miał przerąbane. Tutaj tak już gwiazd na chatę zrobiłem, tak jak mi zrobili, ja się oddzięczyłem tym samym. Jesteśmy kwita. Po co mi wjeżdżali na chatę? Tak to bym im nie wjeżdżał na chatę. Zrobili mi gwiazd na chatę. Ale tu ich biega. Normalnie takich lata jak tych rówek. Tu jakieś jest skrzyżowanie dróg. Tu jakiś kamień jest. Bym musiał znaleźć takie miejsce, co bym mógł się tylko praktycznie z jednej strony odbudować i żebym miał ochronę. Czy nie wiem, czy gdzieś koło wody nie zrobimy. Tylko bym musiał w drugą stronę iść. No. No i tak teraz będą przybliżać, to wam najwyżej pokażę, jak buduję trochę, bo tak to poza odcinkiem budowałem, testowałem po prostu, bo nie znam tego, ale po tej aktualizacji widzę, że mam pancerz, nie mogę przeżyć tego pancerza, ale to... Dobra, się przeżyje, trzeba więcej kanibali odwiedzać. O, kolejna wioska kanibali, dobra. Kolejną wjazd na chatę zrobimy, maczetę wyciągamy, maczetą się lepiej. Są tu gdzieś te cholerniki? Muzyczka gra. Tam jedno tutaj widzę jest muzyczka. Coś tu. No, już za dużo baterii znowu mam. Dobra. Trochę lin się pozdobywało. I teraz. A ty oszołom jesteś tutaj. Chaotycznie, o. O, pazurami, o. Jak jest jeden, to gdzieś drugi powinien być jeszcze. Dobra, muszę więcej wiosek tutaj odwiedzać. O ty, ty. Muszę uciekać po prostu, uniki robić i to wtedy... Ale ta maczeta jest zajebista. No, muszę po prostu iść i uniki robić, więc... Jestem w stanie się obronić. Muszę się nauczyć po prostu. O, za dużo linii już mam. Dobra, może nikt mnie nie zaatakuje, mam kości jakieś. O, mam, o nie, jest nie to. To by jakie ognisko, może bym trochę popalił. Jak tutaj już jestem, tam kości chociaż zebrał.
To już jestem, to już trzeba ich pozbierać trochę. Coś im na chatę się zrobiło. Taki porządny, trochę kości, bo ja mam tutaj liniesz. Kelvin, uciekaj. Oj, Kelvin idzie. Dobra, chwilowo ich nie ma nagra. No i zdążyłem pancerz zrobić, już mnie zniszczyli, więc to jest taka z nimi zabawa, widzę. Dobra. Chyba leki by tu wzięli, może leki by jakieś podpisać. Przykładowo dziewiątka nie będzie. Dobra, trochę się pancerzu porobi elegancko. Czy elegancko, zaraz pancerz będziemy mieli. Będziemy mogli się bronić. I chyba za, teraz na tyle to będzie. Gdzie ten pancerz? No. Trzeba tak zrobić. Dobra, powiem wam, że no cóż, raczej wrócimy do poszukiwań. Wrócimy tu do poszukiwań raczej, ale to już poza odcinkiem. Nie, poza odcinkiem raczej, że będę nic szukał. To co mamy, to zrobiłem. To co chciałem uzyskać, to mam. Może tutaj, co tu jest? O, lina jest. Będzie lina, będzie, nie będzie lina. Szkoda. Ja bym to może sobie oznaczył jakoś, wiecie? Kija. Może nie zniszczą akurat. Oj, nie tak. Dobra. O, już nie mam. Dobra, dopię. Może czaszkę mogę założyć na nim. Czaszkę mam jakąś szafę. Dobra. O. Dobra, jakbyśmy nie wiedzieli, to tutaj jesteśmy. Dobra. Bo tu się coraz niebezpieczniej robi, więc... Więc będę się z wami żegnał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie, pa.